się. A jak tam wrażenia po maturce? Bardzo fajnie. Napisałam, myślę, że dobrą sprawkę, jakieś 4 strony mi to chyba zajęło. No i te lektury nie były takie złe. No, teksty jak zawsze średnio. No, było bardzo łatwo. Aż się sam zdziwiłem i no, troszeczkę za szybko wyszedłem, ale myślę, że było łatwo. Nie było źle, myślałem, że będzie gorzej, bo to w końcu polski, ale matura myślę, że powinna być zdana. Wiesz co, no było fajnie ogólnie. Tematy też były spoko, były dwa fajne tematy, więc nawet nie wiedziałem na początku, który pisać. W końcu pisałem pierwszy, czyli tam człowieka pełnego sprzeczności. Ale pierwsza, druga część też spoko, fajne lektury. Nie było czegoś takiego, czego bym kompletnie nie wiedział, więc było naprawdę dobrze, nie? No ogólnie egzamin może nie był jakiś strasznie trudny, ale nie był też jakoś bardzo łatwy. Trzeba było wiedzieć, znać treść jakichś lektur. No i ogólnie na przykład też trzeba było się wykazać tym, że po prostu umie się czytać ze zrozumieniem, bo były też teksty, na których podstawie musieliśmy wykonać jakieś zadania. Bywało lepiej? Ale też bywało gorzej. Myślę, że nie poszło mi tak źle. Ta próbna ostatnia chyba była trudniejsza. No, wydaje mi się, że w miarę dobrze, ale zobaczymy. Życie pisze różne scenariusze, tak? Szczerze? Nie wiem. No, zależy jak egzaminator oceni moje interpretacje, bo mogły być nieco dziwne. Ale wybrałam temat pierwszy, człowiek jako istota pełna sprzeczności. Coś tam napisałam, znaczy coś tam. Liczyłam, że wyszło mi 600 słów. Więc będzie co czytać. Czy coś cię zaskoczyło? W sumie to nie, bo nie byłem na nic przygotowany, więc co mogło mnie zaskoczyć, nie? Temat, bo nie był pewniakiem podawanym wcześniej nigdzie. No i nie było też z Podlasia żadnych ściąg wcześniejszych, więc było trochę trudniej, ale daliśmy radę, myślę. No, te tematy, które dzisiaj się pojawiły, były dosyć niecodzienne. Tak, zaskoczyło mnie to, że były podane jakieś fragmenty z lektur i trzeba było określić, co to jest za lektura w ogóle. No właśnie chyba nie, no wszystko tak w miarę tak, jak się spodziewałem, że będzie, nie? Wiesz co, myślę, że nie, było bardzo dużo lektur. My mamy dużo lektur ogólnie obowiązkowych, więc tak myślałam, że będzie ich po prostu dużo. Fajnie, że było przedwiośnie, bo lubię przedwiośnie. Nie, właśnie nie. Może trochę temat rozprawki, bo liczyłem na motyw buntu albo przemiany bohatera, no a był człowiek jako bohater dla drugiego człowieka. Okej, okay, ten temat pewnie wybrałeś, czy coś innego? Właśnie ten temat wybrałem. A jakie były te tematy, które wybrałeś? Wybrałem temat pierwszy, czyli człowiek jako istota pełna sprzeczności i myślę, że w miarę dobrze lałem wodę, więc powinni mi coś tam zaliczyć. Do drugiego, ale co to było? Nie pamiętam. No rozprawka jak rozprawka, no wybrałem temat, no tam człowiek coś tam, bohatera coś tam, nie? No i odwołałem się tam do dżumy, do Biblii i do lalki się odwołałem, no i do pewnego utworu muzycznego, no i tam wyszło ponad 400 słów. Na początku myślałem, że będzie bardzo trudny, ale okazało się, że w brudnopisie rozpisując sobie ten temat, doszedłem do wniosku, że jest łatwy i jakoś poszło. Drugi temat to był temat, który brzmiał, co należy zrobić, żeby być bohaterem dla innego człowieka, coś Aha. takiego. A jak nastawienia przed kolejnymi egzaminami? Myślę, że trzeba myśleć pozytywnie. Na razie dobre. Jutro będzie gorzej. No, jeszcze muszę dużo powtórzyć, dużo pracy przede mną, ale no jestem nastawiony pozytywnie. No właśnie ten dzisiaj miał być najprzyjemniejszy i pewnie był najprzyjemniejszy. Zobaczymy jak będzie. No co, no matematyka najgorsza, nie? No nie ukrywajmy. Ale masz jeszcze weekend, co? Jeszcze będę się uczył do tej matematyki. No jutro to luzik, wiadomo, angielski, 90% minimalnie. A potem się zobaczy. Z angielskiego powinno być prosto, jak na próbnej sądzę, no tylko jeszcze matematykę dobrze napisać i można iść się nabić. Na kolejne maturki, no angielski, no jakoś zdam na łatwo, nie? Matematyka zobaczymy, niby się uczę, ale to, no tak jak wspomniałem wcześniej, życie pisze różne scenariusze, nie możemy być niczego pewni, więc no szanse są, wydaje mi się, że 50-50, albo się uda, albo się nie uda. No zobaczymy, jeszcze będę powtarzał, będę jeszcze katał tą matematykę, postaram się
No, żeby zdać, nie? Żeby mieć już z głowy. Chcę tylko powiedzieć, że w poniedziałek będzie mój koniec, bo wtedy będzie matma. Już wtedy nie chcę udzielać żadnych wywiadów. Właśnie chciałam zapytać, jak nastawienie i chyba średnie. Średnie, mocno średnie. Dobra, spadam, bo jestem tak zmęczona. Buziaki. Nara.